Adam Bodnar radzi sędzi Beacie Morawiec. Adam Bodnar o Beacie Morawiec powinna złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uważam, że w obecnej sytuacji sędzia Beata Morawiec powinna złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego reguła 39, napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w reakcji na decyzję o uchyleniu sędzi immunitetu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek 12 października wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. Wnioskowała o to prokuratura, która zamierza postawić sędzi m.in. zarzuty korupcyjne. SN postanowił też o zawieszeniu Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50%. Uważam, że w obecnej sytuacji sędzia Beata Morawiec powinna złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego reguła 39, napisał na swoim facebookowym profilu Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że wprawdzie TPCZ do tej pory nie stosował środków tymczasowych w sprawach dotyczących sędziów, ale może czas najwyższy zmienić praktykę. Należy wykazać, że rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego prowadzi do ryzyka poważnego oraz niemożliwego do naprawienia naruszenia jednego z głównych praw gwarantowanych na podstawie konwencji, czytamy we wpisie. Zdaniem RPO, jeśli Trybunał w Strasburgu chce się na poważnie zmierzać z wyzwaniami dotyczącymi praworządności oraz własną praktyką orzeczniczą, to powinien to zrobić w tej konkretnej sprawie. Śledczy zamierzają postawić byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, pierwszy prezes Stowarzyszenia Sędziów TEMIS, zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Sędzia Morawiec kategorycznie odpiera te zarzuty. Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej, mówiła we wrześniu. Wsparcie dla niej deklaruje część środowiska prawniczego, w tym sędziowie.